Cześć, siemanko. Dzisiaj będę wymieniał półoś. Kupiłem całą półoś używaną, bo już się wkurzyłem. A zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. Wymieniłem przegub wewnętrzny. Myślałem, że pukanie, stukanie ustanie. No niestety nie ustało, zmieniło się chociaż trochę, bo teraz jest bardziej takie inne, ale podejrzewam, że to przez to, że tutaj ten przegub na tej mojej płosi miał luz na tych frezach. Do tego luzu nie wiedziałem, czy on powinien być, czy nie. Stwierdzając po tej płosi, tego luzu nie powinno być, bo tutaj luzu żadnego nie ma. Na frezach nic się tutaj nie rusza. Cała płoś się rusza, a na frezach nic się nie ruszy. Czyli podejrzewam, że dlatego może dalej pukać, bo jednak ten luz jest. Zamontuję tą płoś i wtedy zobaczę. Za samą płoś z dwoma przegubami dałem 43 zł. Czyli myślę, że cena dobra. Sam przegub wewnętrzny, który wcześniej wymieniałem, tam był trochę droższy, bo ponad 50. Chciałem wymienić jeszcze przegub zewnętrzny, ale bałem się, że jak go wymienię, to i tak poprawy nie będzie. Dlatego postanowiłem kupić całą płoś, przełożę ją i zobaczę, czy stukanie ustąpi, czy nadal będzie. Zapraszam na film z całej naprawy, bo może ktoś nie oglądał poprzedniego i może mu się przyda, jak się wymienia płoś w Golfie 3. Kluczem 30. Nasadką 30. Opuszczam tą śrubę. Ostatnio była dokręcana, czyli nie powinna być zapieczona. Za mało czasu minęło. Teraz samochód podnoszę do góry, odkręcam koło i działamy dalej. Samochód mam podniesiony w górze, jeszcze koła nie odkręcam. Pokażę Wam, o jakie stukanie mi chodzi. No i ogólnie zaraz zobaczycie. Nie wiem, czy słychać to na filmie, ale słychać takie chrobotanie. I widać chyba, jak koło chodzi krzywo. A to na pewno nie felga, bo zmieniałem je stronami. Także jak widać, coś ewidentnie tam chroboli. Przy jeździe na wprost i przy skręcie w lewo tego nie ma, przy skręcie w prawo to jest. Jak na przykład jadę i jest taki większy łuk, to jest takie buuu, jakbym kurde zjeżdżał na pobocze. Taki dźwięk. No nie wiem, zobaczymy, czy to coś da. Bo widzę, jakby płoś trochę miała bicie, bo tak lata trochę góra-dół. I przez to całe koło aż drży. Zaraz się dowiemy, czy będzie coś lepiej. Odkręcam tą dużą śrubę. Nakrętkę na klucz 30. Tam jest jeszcze podkładka, ale później ją wydostanę. Teraz kluczem 19 odkręcam końcówkę drążka. Nie odkręcam jej do końca, bo będę ją tutaj wybijał. Biorę sobie takiego długiego łoma albo coś innego. Zapieram o drążek i od spodu będę uderzał, ale to najlepiej zrobić w dwie osoby, żeby sobie go podciągać mocno do góry i tutaj od dołu uderzyć. On powinien wtedy wyskoczyć. Z dużym oporem, ale poszło. Masakra. Gdzieś niedawno było to ściągane. Końcówkę odkładam na bok. Teraz są tutaj jedna śruba i ma dwie. Znaczy no z jednej strony jest śruba z nakrętką 17. Do tej roboty potrzebujemy 17 i 17.
podejrzewam, że też będzie problem, żeby to wybić, mimo że niedawno było to robione, ale będzie na pewno ciężko. Mogę się założyć. Od razu kluczem 13 odkręcam stabilizator. Zapieram sobie tutaj konkretnie łomik i z całej siły w góry walę mocie. Chyba poszło. Tak. Oj, oj, oj. Chyba przegub zewnętrzny też jest do wymiany. Zaraz dokładnie to zobaczymy. Teraz biorę klucz spline, czy jak on tam ma takie coś. To jest rozmiar S2M8 i odkręcam 6 śrub, które znajdują się przy skrzyni biegów. Mam taki zestaw, taką długą przedłużkę, żeby sobie wygodnie tam podejść. Samochód lepiej mieć na biegu, bo wtedy się nie obraca nam nic. Wtedy jak odkręcimy jedną śrubę, drugą, to możemy kawałeczek wziąć na luz, przestawić pół oś, bo ciężko tak. A nie chcę kręcić po skosie, żeby czasami nie zniszczyć śruby. Zobaczcie tutaj. Nie wiem, czy widać, ale na frezach tutaj się rusza. Teraz nie wiem, czy to jest po prostu ten nowy przegub jest do dupy, czy po prostu moja półoś jest do dupy. Bo lata normalnie na frezach i dlatego może jest, widzicie. Tutaj przegub zewnętrzny. Nie wiem, czy to będzie słychać. Staram się tak najbardziej przód tył robić. Też jest chyba zużyty, bo słychać, że może stuka, nie? Jednak luz jakiś tam jest. Teraz wezmę dla porównania nową półośkę. Czy nową? Tą co kupiłem. Zobaczcie tutaj. Tutaj nawet nie drgnie. Nic się tutaj nie rusza. No nic a nic. Nawet kurde to się nie... No nawet nie drgnie. Nie idzie tego przesunąć. I ten przegub, zobaczcie, mimo że taki troszkę widać, że stary, to luz jest troszkę, ale mniejszy. Wcześniej nie miałem porównania i myślałem, że ten luz na frezach musi być, no ale jak widać, w tej starej półosi nie ma tego luzu na tym przegubie, czyli go nie może być. Wolałem kupić półoś całą używaną dla porównania, bo w razie co, jakby to nic nie zmieniło, to bym ją zwrócił. A tak chociaż wiem, że tego luzu nie powinno być. Chciałem wymienić przegub zewnętrzny, ale podejrzewam, że nic by to nie zmieniło. Znowu bym się zdenerwował i bym to zrobił kurde piąty raz. A tak kupiłem całą półoś. Nic tutaj w niej nie zmieniam, bo mógłbym przełożyć ten nowy przegub, ale nic tutaj nie zmieniam. Zobaczę co wtedy będzie, bo tutaj żadnych luzów nie wyczuwam. I zobaczymy. I mocujemy półoś. Trzeba chociaż sobie jedną śrubkę tam jakoś złapać, a wtedy to już pójdzie. Nie będę tego pokazywał, bo brakuje już tutaj rąk. Dobra, teraz mam przykręcone. Wkładam to sobie tutaj jakoś z powrotem.
Spróbujmy to tutaj ładnie na wskoczyć. Wskoczyło. Teraz celuję z woźniem w wahacz. Znaczy, no, teraz celuję tym z woźniem. Wbijam swożeń, skręcam to, przykręcam stabilizator, końcówkę drążka i zobaczymy się za chwilę. Wstępnie mam to wszystko poskładane. Centralna śruba przykręcona, znaczy przykręcona, na razie tylko przyłapana. Śruby przyłapane, tam mam wszystko poskręcane, czyli stabilizator, swożeń wahacza, końcówka drążka, to wszystko mam przykręcone. Tak już na amen konkretnie. Teraz opuszczam samochód na dół. A nie, żartuję, podnoszę do góry. Nie, bo muszę wyciągnąć klocki. Bo na samym lewarku nigdy samochodu nie zostawiam, bo po prostu nie mam do niego zaufania. Nie chciałbym stracić głowy dla niego. Wkręcam te śruby. I dokręcam chyba największą śrubę w tym samochodzie. Śrubę dokręcam dosyć mocno. Wiadomo, nie tak, żeby ją urwać. No, łoś, kurde. Jej to nie idzie ruszyć. Tak przód, tył. No jedynie tam, na boki, ale no to ona pracuje na przegubie, to ona musi tak pracować. Wszystko poskręcane. Zaraz robimy próbę i za chwilę zdam relację. Spodziewałem się innego efektu, no niestety. Nic nie stuka, nic nie puka, tylko jest takie buczenie, jakby kurde, wibracja. Delikatny skręt w prawo i jest takie buuu. Czy jadę wolno, czy szybko, jest podobnie. Wiadomo, czym szybciej, tym głośniej to zhałasuje. Nie wiem, co to może być. Może macie jakiś pomysł, bo już kurde, prawie wszystko powymieniałem. Co mogłoby być od napędu i nie ma żadnego stukotania ani nic, tylko jest takie buczenie bardziej. Nie wiem, co to może być. Nie, już zgubiałem, nie mam pojęcia. Jak coś wymyślę, to na pewno dam znać. Wtedy nagram jakiś filmik. A może wy mieliście podobny przypadek. Tylko od razu mówię, to nie jest takie typowe stukanie, tylko takie bardziej buczenie. Najbardziej to słychać, jak tak rozpędzę się do 80, wezmę na luz i delikatnie, znaczy no, i skręcam w prawo kierownicą. Wtedy to najbardziej to jest słyszalne. Co to może być, ale wcześniej było kiedyś takie pukanie, to na pewno był przegub wewnętrzny, no i może ten luz na półosi, a teraz jest takie buczenie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, jak chcecie. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!